Dobry wieczór, witam Państwa w kolejnym odcinku telewizyjnego Biura Śledczego. Dziś ponownie z województwa podkarpackiego, z Rzeszowa. Jesteśmy w tym mieście i w jego okolicach już po raz drugi. Byliśmy 2 tygodnie temu. Niestety życie pisze brutalne scenariusze. W tym odcinku spróbujemy Państwu przedstawić okoliczności zaginięcia Wojciecha Pindela. Zrekonstruujemy również zabójstwo Iwony Tytulskiej. Opowiemy o sprawie, która wydarzyła się w 1993 roku. Chodzi o zabójstwo rzeszowskiego jubilera. Szczegóły spraw za chwilę. Zaczynamy. Słuchaj, jeżeli już do Chorwacji, to może na Istrię. Ty chcesz odpocząć, czy chcesz słyszeć przekleństwo naszych rodaków? Przecież na południe jeździ o wiele mniej ludzi. Widocznie mają jakieś powody. A ty się nie boisz tego bałkańskiego piekła tam? Przecież Chorwacja to zupełnie całkiem inne państwo. Tam jest teraz całkowicie bezpiecznie. Akurat. A bazy wojskowe ciągle są i uchodźców też nie brakuje. Ja tam chcę mieć spokojny urlop. Wiele osób tam było i jeździ tam. A ceny są pewnie mniejsze jak we Francji czy we Włoszech. Wojciech Pindel, 28 lat. Żonaty. Wspólnie z żoną prowadzi kwiaciarnię w Bielsku Białej przy ulicy Brodzińskiego. No ceny są na pewno niższe, ale mimo to musisz popytać znajomych. Na pewno ktoś tam był i nam wszystko opowie. No, dobry pomysł. Nawet wiem, kto to może być. Wiesz, pojadę do Mirka do Otwocka. On jeździ tam od wielu lat. Na pewno będzie coś o tym wiedział. No to świetnie, to jedź do niego. Pan Wojciech jest człowiekiem niezwykle towarzyskim. Bardzo łatwo nawiązuje znajomości. 7 lipca 1999 roku po rozmowie z małżonką na temat planowanego urlopu wsiadł do swojego BMW i postanowił odwiedzić starego znajomego mieszkającego w Otwocku pod Warszawą. 8 lipca obaj panowie spędzili w Otwocku, a 9 pojechali nad Zalew Soliński do Polańczyka. Tam zameldowali się w hotelu na Górce, a potem postanowili zjeść obiad w hotelowej restauracji. To mówisz, że interesuje was Chorwacja? No tak, interesuje nas Chorwacja, ale żona ma Pietra. Ja chciałem pojechać na południe, bo i ludzi mniej, i woda cieplejsza. No ale na południe jest znacznie dalej. No dalej, ale postanowiliśmy z żoną zamknąć kwiaciarnię na 2 miesiące. A odkujemy się we wrześniu. No to o co chodzi? Nie bójcie się. Tam nie ma żadnej wojny, a takiej wody nigdzie nie znajdziecie. A co zrobimy z tak pięknie rozpoczętym dniem? Chodź, muszę się przejść, bo chyba pęknę. Porozmawiamy o tym później. Po wspólnym obiedzie obaj panowie poszli na spacer. Opowiadali o swoich inwestycjach, o dalszych i bliższych planach. Ponieważ czas szybko mijał, a mieli sobie jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, postanowili, że zabawią się w pobliskim zajeździe Róża Wiatrów, gdzie o godzinie 21 zaczynała się dyskoteka. Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie w naszej wakacyjnej dyskotece Róża Wiatrów Polańczyk. Nad Soliną serdecznie Państwa wita. Witamy pierwszych gości serdecznie. Z godziny na godzinę obaj bawili się coraz lepiej, szczególnie pan Wojciech brylował na parkiecie. Co chwilę podchodził do baru i zamawiał kolejną szklaneczkę. W przerwach między tańcami podchodził do siedzących przy stolikach gości. Głośno z nimi rozmawiał. W pewnym momencie ktoś wpadł na niecodzienny jak na tę porę pomysł. Postanowili pojechać do pobliskiego domu wczasowego i skorzystać ze znajdującego się tam basenu. Po kąpieli, która trwała pół godziny, wyczerpani postanowili odnowić siły i wrócić do znanego nam już wcześniej zajazdu. Tylko kolega pana Wojtka miał już dość. Postanowił wracać do hotelu. Dobry wieczór.
Od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. Do hotelu nie wrócił. Rano znajomy rozpoczął poszukiwania. Wypytywał o niego ludzi. Niestety nikt go nie widział. Uspokoił się, kiedy zobaczył samochód pana Wojciecha stojący na jednej z ulic Polańczyka. Kiedy jednak po dwóch dniach pan Pindel nie wrócił do domu, powiadomił policję o jego zaginięciu. Policja nie wyklucza żadnej z wersji. Być może odjechał ze świeżo poznanymi znajomymi. Być może uległ tragicznemu wypadkowi. Panie Wojciechu, jeśli pan nas ogląda, prosimy o kontakt. Może ktoś z państwa widział pana Wojciecha po 10 lipca 1999 roku. Informacje w tej sprawie prosimy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, do oficera dyżurnego tej policji pod numer telefonu 013 461 1005 lub do oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod numer 017 862 81 50. Proszę pana, mam taką sprawę. Posiadam większą ilość złomu. I czy mógłby pan wykonać z niego obrączki? Oczywiście, że tak. A na kiedy by pan chciał? No, jak najszybciej. A ile by to kosztowało? Po 160 zł od sztuki. Przy dużej ilości może być po 150. No, w porządku. Czy możemy się umówić na dzisiaj wieczór? Przywiózłbym panu ten materiał. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Stanisław Sitek. 53 lata, właściciel zakładu złotniczego, spokojny, bezkonfliktowy, jest żonaty, ma troje dzieci. Te dzieci to pełnoletnia już Klaudia, 8-letni Dominik i malutka Paula. Państwo Sitkowie prowadzą bardzo uregulowany tryb życia. Żona Anna jest nauczycielką w jednej z rzeszowskich szkół średnich. Pan Stanisław rano odprowadza Dominika do szkoły, potem jedzie do swojego zakładu, gdzie pracuje do bardzo późna, nawet do godziny 23. Do domu nie przyjeżdża nawet na przerwę obiadową. Obiady przynosi mu kolega zegarmistrz z pobliskiego klubu garnizonowego. Tego dnia, 21 września 1993 roku, pani Anna położyła dzieci spać około godziny 21. W oczekiwaniu na męża zaczęła przeglądać prasę. Po chwili zasnęła nad gazetami. W tym czasie pan Stanisław pracował jeszcze w swoim zakładzie. Już zamknięte! Proszę przyjść jutro! Niech pan otworzy! Rano rozmawialiśmy o tym, to bardzo interesująca propozycja. No dobrze, już otwieram. Aha, to pan. W tej chwili minęło kilka godzin. Jest już 22 września 1993 roku. Zbliża się w 3:30 rano. O Boże, która godzina? Klaudia, obudź się. Jest 3:30. Ojca nie ma w domu. Pojadę do zakładu. Dobrze. Jakby Paula się przebudziła, przewin ją i daj jej coś do picia. Ja zaraz wracam. Staszku, Stasiu! Stasiu, jesteś tam? Światło w zakładzie było zgaszone, a na parapecie stała kasetka z gotowymi wyrobami męża. To wszystko bardzo zaniepokoiło panią Annę. Była już jednak godzina 5:30. Musiała wracać do domu, ponieważ o godzinie 6:00 karmiła swoją małą córeczkę. Po nakarmieniu dziecka zaczęła dzwonić do szpitali i na policję, pytając,
czy jej mąż nie uległ jakiemuś wypadkowi. Tej nocy jednak nic takiego się nie wydarzyło. O godzinie 7 zadzwoniła do swojej szkoły, opowiedziała dyrektorowi o całym zdarzeniu i poprosiła go o jeden dzień wolnego. Po tym wszystkim po raz drugi pojechała do zakładu. Proszę pana, czy może mi pan pomóc? Tam w środku jest mój mąż, to jest jego zakład. Coś się chyba stało. Tam? Bardzo proszę. Co chodzi? Nie da rady, zamknięte. Pójdę do swojego zakładu połowy. Zwłoki Stanisława Sitka leżały w kałuży krwi. Na ciele stwierdzono szereg ran kłutych, zadanych w okolice klatki piersiowej. Przecięte zostały m.in. opłucna, prawa komora serca, tętnica główna. Wewnątrz zakładu przy drzwiach zabezpieczono plastikowy fragment rękojeści śrubokręta. Śrubokręt ten mógł być narzędziem zbrodni. Sprawca bądź sprawcy zostali najprawdopodobniej wpuszczeni do środka przez pana Stanisława. Nie stwierdzono bowiem żadnych śladów włamania. Zakład jubilerski został bardzo dokładnie splądrowany. Około godziny 22:00 mieszkający nad zakładem ludzie słyszeli odgłosy szarpaniny i krzyki ratunku. Co przerażające, nikt nie przyszedł z pomocą. Około godziny 21:45 przechodząca w pobliżu kobieta zauważyła przez okno wystawowe dwóch mężczyzn. Odniosła jednak wrażenie, że sprzątają korytarz pawilonu. Na podstawie jej zeznań policja sporządziła dwa portrety pamięciowe. Oto one. Pierwszy. Wiek około 25-30 lat. Wzrost około 170 cm. Szczupła budowa ciała. Twarz pociągła o delikatnych rysach. Z lekko wystającymi kośćmi policzkowymi. Włosy krótkie, wystrzyżone nad uszami. Drugi. Wiek około 30 lat. Wzrost 175-178 cm. Włosy krótkie, ciemny blond. Mężczyźni wyglądem swym byli bardzo zbliżeni. W tym czasie przed klubem garnizonowym stała czerwona Dacia, której właściciela bezskutecznie do godziny 22:00 poszukiwał żołnierz wartownik. Potem ta Dacia, niezauważona przez nikogo, odjechała. Pan Stanisław prowadził zakład jubilerski od 3 lat. Wcześniej, od 1981 roku, pracował jako złotnik w spółdzielni usługowej. Proszę Państwa, każdy złotnik sygnuje swoje wyroby. Za chwilę pokażemy Państwu kilka prac wykonanych ręką pana Stanisława. Zwróćcie uwagę na ich sygnaturę. Wyroby pana Stanisława to misterna, ręczna robota. Ich cechą charakterystyczną jest to, że pan Stanisław nigdy swojej biżuterii nie trawił w chemikaliach, przez co w zakamarkach jego prac znajdują się ślady śmiedzi. Od czasu, kiedy prowadził własną pracownię, wyroby sygnował literą S, wpisaną w elipsę. Policja prosi o zgłoszenie się osób, które widziały, a być może kupiły biżuterię sygnowaną w taki sposób, jaki przed chwilą Państwu pokazaliśmy. Biżuterię tę niekoniecznie musieli rozprowadzać ludzie zajmujący się na co dzień handlem biżuterią. Policja prosi również o zgłoszenie się osoby, która zaparkowała czerwoną Dacię przed klubem garnizonowym. Informacje proszę kierować do oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod numer telefonu 017 862 81 50. Zaprosił mnie na kawę. A
co potem? Nic. Przywiózł mnie pod samą bramę, tutaj pod blok. A nie bałaś się, że może ci coś zrobić po drodze? No coś, ty, mówiłam ci, że to fajny facet. Tylko, że nie lubi się bawić. Umówiłaś się z nim jeszcze? No niby tak, ale jeszcze nie wiem, czy pójdę. Zresztą za tydzień jest zabawa w Krzywej. Jeżeli on nie pójdzie ze mną, to pójdę sama. Na pewno z kimś się zabawię. Iwona Tytulska, 24 lata. Wesoła, towarzyska, lubiąca się bawić, młoda dziewczyna. Iwona była wychowywana przez babcię. Kiedy była małym dzieckiem, rodzice porzucili ją i wyjechali gdzieś w zachodnie strony Polski, zupełnie nie interesując się swoją córką. Iwona w czwartej klasie zmieniła szkołę. Ostatecznie skończyła specjalną szkołę zawodową w Mielcu. Lekarze przyznali jej rentę. Na początku 1997 roku zaprzyjaźniła się z Martą. Często opowiadała jej, jakie to ma powodzenie u mężczyzn. Marta odniosła wrażenie, że Iwona pragnie wyjść za mąż i mieć dzieci. W końcu ta znajomość z Iwoną stała się dla Marty niezwykle uciążliwa. Unikała jej. Jednak 24 maja 1997 roku odwiedziła jej mieszkanie. Iwonko, Marta do ciebie. Cześć! Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dziękuję. Wybierasz się gdzieś? Tak, miałam zamiar. Umówiłam się z Jurkiem, ale jeszcze nie przyszedł. Nie przejmuj się. Może mu coś ważnego wypadło. Nie będę już dłużej na niego czekała. Siadaj, napijemy się wina. Babciu, zrób nam dwie kawy. Babciu, to my idziemy się przejść. O, zobacz, jest Andrzej z Robczyc. No. Andrzej to 30-letni, wysoki brunet. Poznał Iwonę w marcu 1997 roku. Sytuacja ta wyglądała tak, jakby Andrzej czekał na Iwonę. Zaprosił obie dziewczyny do środka. Wewnątrz w samochodzie rozmawiali około 30 minut. Andrzej złożył Iwonie życzenia imieninowe, a ta nagle poprosiła go, żeby odwiózł je do wsi Krzywa, gdzie w miejscowej remizie odbywa się zabawa. Marta była bardzo zdziwiona tą propozycją, ponieważ Iwona wcześniej nic nie mówiła jej o zabawie. Andrzej też nie był zachwycony. W końcu zgodził się i razem pojechali do wsi Krzywa. To co, nie dacie się namówić? No nie, Iwona, nie mam ochoty. A ty, Marta? Nie, ja też nie mam ochoty. Masz czas do pierwszej? Będę wracał tędy, zabiorę cię do domu. Dobra, dzięki. To do pierwszej. Lecę, szkoda czasu. Na razie, pa. Cholera, nie wzięłam kasy. Puści mnie pan? Nie da rady, każdy musi płacić. Co ty, stary, się wygłupiasz? Masz tu 4 złote i w późno. Chodź, mała, zabawimy się. Ile? Iwona została sama, nie na długo. Do tańca poprosił ją inny mężczyzna. Przez jakiś czas tańczyli wspólnie. O godzinie 1:00 wyszła na umówione spotkanie z przyjaciółmi. Do domu jednak nie pojechała. Wróciła na dyskotekę, żeby po 15 minutach wyjść z niej ponownie. No poczekaj. Odprowadzę się, co? Poczekaj chwileczkę, ja skoczę po rower. Pan Józef był bardzo zdziwiony, kiedy po powrocie nie zobaczył Iwony. Nie było go raptem kilka chwil. Co się w tym czasie wydarzyło?
28 maja 1997 roku rano babcia Iwony powiadomiła policję, że jej wnuczka nie wróciła do domu na noc. Rozpoczęto poszukiwania na szeroką skalę, niestety bez rezultatu. Jednym z powodów nieodnalezienia Iwony było wtedy rosnące tutaj wysoko zboże. To właśnie w tym zbożu rolnicy, kosząc pole, odkryli rozkładające się ludzkie zwłoki. Powiadomili policję. Znaleziony szkielet ułożony był w łanie żyta w odległości około 20 metrów od drogi dojazdowej do boiska szkolnego. Na podstawie zachowanych fragmentów odzieży, a także znalezionej przy zwłokach biżuterii, stwierdzono, że była to Iwona Tytulska. Sekcja zwłok ujawniła, że ofiara miała pękniętą czaszkę w okolicy otworu potylicznego. Poszukujemy świadków, którzy posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Czy pani Iwona została brutalnie zamordowana? A być może uległa wypadkowi samochodowemu, a przestraszony sprawca zaniósł ją w miejsce, gdzie w kilka miesięcy później ją odnaleziono. Tego niestety nie wiemy. Poszukujemy osób, których informacje przyczynią się do wykrycia sprawcy bądź sprawców tego zabójstwa. Informacje proszę kierujcie do Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach pod numer telefonu 017 22 18 235 lub do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod numer telefonu 017 862 81 50. To już wszystko na dzisiaj. Przypominam, że osoby występujące w tym programie to oczywiście statyści. Proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami bądź sprawcami. Natomiast miejsca i wydarzenia są prawdziwe. Ogólnopolski tygodnik Kurier w każdy czwartek opisuje wydarzenia kryminalne, które my wcześniej pokazaliśmy w naszym programie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie Telewizyjnego Biura Śledczego za tydzień. Dobranoc.